Cześć, Rokan z tej strony, witam was bardzo serdecznie. Wracam dokładnie tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Mam tutaj... dostałem tu jakiś quest. Aha, okej. Okay. Jesteśmy w tej strefie, tylko ja bym na razie chciał to... ten quest wykonać. Musimy, podejrzewam, tu jest jakiś główny quest w tych ruinach, który trzeba zebrać. To jest podobnie jak w tamtej strefie. To jest quest, który musimy coś tam zrealizować, jakieś zdarzenia. O właśnie. Winda. Sam się PC nawinął. No dobra, sprawa jasna. Czyli ona dała nam quest do tej strefy. Wasze zdanie będzie tutaj wszystko zrobić. Ja chyba pamiętam ten quest, też jest upierdliwy. To będą trolle. Dobra. A, będziemy tutaj tłuc trolle albo coś równie nieprzyjemnego. Tu jest książka. Przy okazji mamy kolejną. I tu jest jeszcze głosek, z którym trzeba pogadać. Tak, ona to jest będzie. Pamiętam to. To na szczęście jest. Bo przypomnę wam, bo no, faktycznie dawno o tym wątku nie wspominałem. Naszym zadaniem tutaj jest przygotowanie. Zabezpieczenie rytuału, upewnienie się, że rytuał będzie bezpieczny, który jest rytuałem koronacji królowej, tak, elfów. Naszym zadaniem jest się upewnić, że koronacja odbędzie się bez najmniejszych problemów, bo bez tego rytuału królowa nie ma prawa, czy ma prawo z punktu, że tak powiem, pozycji swojej, natomiast w oczach swoich podanych nie będzie pełnoprawną królową, dopóki nie przejdzie przez ten rytuał, nie zakończą się powodzeniem. Także no, naszym zadaniem jest upewnić się, że wszystko się odbędzie jak należy. Dobra, jeden zrobiony. A jakie taką to jest? Mniej więcej taka jest główna oś fabularna tej strefy. Pamiętam, że questy przygotowawcze są średnie. Nie, ta akurat ta część jest średnia, ale potem robi się fajnie. Sama koronacja jest też bardzo fajnie zrobiona. Następny. Tam się pojawiają jakieś wspomnienia. Ale jeżeli pozwolicie, to mnie to niespecjalnie interesuje. Zwłaszcza, że czas to widziałem. Wiem, że wy nie. Więc może jest to z mojej strony, nawet na pewno jest to z mojej strony egoistyczne podejście do sprawy. O, tu są trolle, tak, dobrze pamiętam. Zobaczymy, jak sobie poradzi z trolem jako nekro. Wydaje mi się, że ogień w ogóle, z tego co pamiętam, jest w ogóle dobrym żywiołem na trolla. Ponieważ nie mogą się regenerować, jak się palą. Ale nie wiem, czy tak jest w ESO. Na pewno jest tak w innych fantazjach, na pewno jest tak w Forgotten Realms. W Baldurach na przykład wszystkich walka z trollami sprawdza się tego, by mieć na pewno coś z ogniem. Inaczej skurczybyki się bardzo szybko odradzały. Tam jest Wasteland, do którego na pewno zejdziemy. Aha. Musimy zaczekać chwilę. No tego musimy wysłuchać, dobra. Ja to wysłuchamy. I built it to hold a precious treasure deep below your walking city. I will keep you safe and away from interference. Why have you done this? Is your heart as cold as this chamber? Dobrze było w ogóle dryknąć się tu, tu, zrobić to i wrócić na górę. No, zacząłem. Biedna. Śpiąca królewna. Ten sam motyw fabularny. Dobra. No tak. No mamy iść w tym kierunku, więc na pewno zrobimy to w ten sposób. O.
Jest. A, ten koleś miał, myślałem, że mi będzie pomagał w walce. A on jest turbo tchórzem. Dobra. Radzimy sobie sami. Tylko troll. Okej. Wayshrine, Wayshrine, gdzie jest Wayshrine? Pamiętam, jak wyglądały trolle w Skyrimie, ale wydaje mi się, że były odrobinę podobne. Jade Dragon, okej. Okay. Nie ma za co. Tu gdzieś powinien być Wayshrine. Oczywiście podejrzewam... Nie, jest tutaj, dobra. Dobra, bang, mamy. To jest ważne, żeby mieć ten Wayshrine. Jeśli będziemy pewnie, to musi jeszcze kiedyś wrócić. Albo i nie. Braylor tchórzliwy. Enter Dixite, dobra. Enter Dixite, ale zanim pójdziemy do Dixite, to się brykniemy na dół. Zrobimy szybko tamten quest. I Skysharda zdobędziemy. Bo to też jest Skyshard, że tak powiem, na wolnym powietrzu. Chyba tędy jest zejście zresztą. Tak. Kamień będzie tu. Tak, dobrze to pamiętam. The Lord discovered. Fajnie. I teraz tak, jak pójdziemy tędy, to się zabijemy. Jest cliff. Trzeba zbiec na dół ścieżką. Jest tutaj jakaś ścieżka, która prowadzi na dół. Pamiętam, nie pamiętam tylko, czy... Chyba tędy już wystarczy. O, zajebiście. Dobra. Fajnie, trafił nam się mały ten. Mały dolmen. To za nich jest dużo, bardzo dużo punktów gildii wojowników. Nie wiem, czy to jest to, czy nie to. Nie, to nie to. Jest jeszcze co innego, ale są też takie, gdzie jest ich więcej. I można na nie zgarnąć 12 punktów gildii wojowników, co jest sporo, naprawdę. Dobra, nie masz się, to tylko mały upadek z klifu. Szukamy książki, które powinno się gdzieś tutaj, o właśnie. Dobra, to rozwiązuje kolejny problem. I teraz trzeba się udać w... tam. Do tego tor. Tu jeszcze jest jednak, tu jest w ogóle kilka książek. Tylko wydaje mi się, że te Moonmyth, one nie są zaliczane do progresu w strefie dla gildii magów. Znaczy, blokowując je, dostajemy sporo po prostu punktów do gildii magów, ale nie dostajemy bonusu za całą strefę. One się nie wliczają, czyli nie trzeba ich zbierać, jeżeli nie zależą na bonusie, ale generalnie są, pojawiają się w Edonie. O. O, przypadek, ale jaki miły. Gdzieś tu powinna być książka. A, jest, widzę. No, ukryli ją z Kubami. Na szczęście one mają taką poświatę delikatną. I one całkiem sporo dają, te książki. Do progresu. Krokodyle. Mój syn ostatnio zabraliśmy go, znaczy ostatnio już. Jakiś czas temu, powiedzmy, około 2-3 tygodni zabraliśmy go do warszawskiego zoo, jak była ładna pogoda. I właśnie widział pierwszy raz w życiu krokodyla i z pod wielkim wrażeniem po dziś dzień. Na tyle, że dostał taką fajną poduszkę w kształcie krokodyla i strasznie ją lubi. Natomiast wydaje mi się, że te krokodyle z naszego spotkania nie były zadowolone. Ty, mam coś tutaj zrobić. A, dobra, już widzę.
Po prostu trzeba coś pozbierać. Drobny quest poboczny, a to jest tak odległa od wszystkiego strefa, w sensie jest tak na uboczu, że skoro i tak jesteśmy w okolicy, to po prostu trzeba to machnąć, żeby potem tutaj nie biegać. To jest to, co na przykład ja opanowałem dawno temu do perfekcji w WoWie. To znaczy takie planowanie ścieżki między questami, między hubami, tak żeby optymalizować drogę, by nigdy nie być w jakiejś strefie więcej niż dwa razy, czyli biorąc quest i oddając quest. To już teraz jest, ci z was, którzy mogą teraz grać w WoWa i nie słuchają się, drapią w głowę, o co tam gościowi chodzi. No cóż, kiedyś było tak, że trzeba się było wracać, oddawać questy. Teraz jest, moim zdaniem to jest w ogóle dobra zmiana. A pomijając to, że troszeczkę psuje imersję ze światem, ale teraz jest tak, że po prostu jak robicie quest, to wam się pojawia okno dialogowe, go oddajecie i dostajecie kontynuację, tak byście mieli walkie-talkie z NPC. To może jest mało fajne z punktu widzenia imersji ze światem, ale jeżeli mamy, tak jak w WoWie, gdzie w zasadzie levelowanie do maksymalnego levelu głupia się głównie robienie questów i trzeba tych questów zrobić od cholery. No okej, okay, mniej jeżeli musicie... O, następna, zajebiście. Mniej jeżeli wykupicie sobie jakiś tam w dodatku booster, tak, do najwyższego poziomu poprzedniego DLC. Ale jeżeli chcecie levelować postać od początku, nie wiem czy w ogóle ktoś jeszcze to w WoWie robi. Podejrzewam, że nie, bo to jest taka droga przez mękę. Chociaż szczerze mówiąc mnie korci. Jak wyjdą Shadowlandsy, żeby kupić dodatek i żeby wylevelować od zera postać w WoWie na retailu. Zwłaszcza, że mam do chyba 80 czy 90 mam gear z bonusami do expa, a potem podejrzewam, że to taki cię błyskawicznie. A zrobiłbym sobie rogue i trochę pograł potem PvP może. Ale to Shadowlandsy odsunęli premierę przynajmniej o 3 miesiące, chyba do grudnia. Więc generalnie jest to kwestia odległa do zastanowienia się, natomiast zawsze mnie w zimie bierze na powrót do WoWa, nie wiedzieć za bardzo dlaczego. O. Oni skakali z klifu. Samobójcy. Cóż, ja nie będę popełniał tego błędu. Postaram się też nie dać zjeść przez krokodyla. W każdym razie pomyślę o tym, bo Shadowlandsy w ogóle szczerze mówiąc nadgoniłem sobie w czasie przerw na lunch. Oglądając YouTube'a na telefonie, nadgoniłem sobie lore WoWa. Wszystko, co się wydarzyło do w zasadzie ostatniego dodatku. I jeżeli mam być szczery, pomijając to, że tam strasznie pokiełbasili wiele rzeczy, moim zdaniem wiele wątków jest absurdalnych, to jakieś... dzień dobry. Za nich jest dużo punktów gili. O tak, za was jest dużo punktów. To jest to właśnie, o czym mówiłem. Za nich będzie 12 punktów. Mieli wojowników. A są relatywnie łatwi do zatłuczenia. Nie wymagają jakiegoś specjalnie dużego wysiłku. Dziesięć punktów. I jeszcze jakiś niebieski item. Sympatycznie, co? Jak za... ile? 20 sekund walki? Bardzo lubię tego typu eventy, one się pojawiają na mapie w dziwnych miejscach zawsze, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie doczytałem. Wiem, że jest kilku widzów, którzy mają... Dzisiaj na ktoś napisał komentarz. Kto ma 1000 CP, jest generalnie, no sądząc, że skoro tyle na 100 koła, to jest raczej mocno doświadczonym graczem. Więc może byście napisali, czy to w ogóle czegoś zależy, czy to jest czysto losowe i po prostu trzeba mieć farta, żeby nawinąć się, czy po prostu podróżować po mapie i... A nóż się trafi, mówiąc wprost. Natomiast nie wiem, czy jest jakaś zasada. Gdyby była, chętnie bym ją poznał, bo bardzo lubię te eventy, ona się bardzo fajnie szybko farmi. Gdzie wojowników, prawie zawsze są jakieś dobre dropy, jak na postać levelującą, więc... Więc całkiem spoko, wydaje mi się. Byłoby coś wiedzieć na ten temat wiedzieć. Oczywiście to jest moje lenistwo, bo nic nie sobie przeszkodzi, że sobie usiadł do Google'a, wziął Wikipedię i po prostu się tego dowiedział, bo nie jest to skomplikowane. Nie jest to wiedza zastrzeżona, natomiast jeżeli ktoś w komentarzach napisze, to zaoszczędzi mi 3 minuty szukania. Więc... Lenistwo... generalnie jeżeli chodzi o lenistwo, to właśnie lenistwo prowadziło do wszelkiego rozwoju i postępu cywilizacji, ponieważ ludzie leniwi zawsze starali się wynajdywać sposoby na to, by jak najprościej, jak najmniejszym nakładem rzeczy zrobić zadania, które są przed nimi postawione. Więc
innowacja zawsze wychodziła od ludzi leniwych, ponieważ oni po prostu starali się zawsze robić wszystko, aby się zawsze było pożywić, odleczyć. Ludzie leniwi zawsze robili wszystko, żeby jak najmniejszy nakład na pracę zrealizować znaczone przed nimi cele. I bez ludzi leniwych nie byłoby żadnego postępu. Mówi się, że to ludzie pracowici są tacy. Wszystko budują i tworzą. Nieprawda. Ludzie pracowici pracują dla ludzi leniwych. Ponieważ ludzie leniwi robią wszystko, co tylko ich mocy. O! Więc jak się już na ciebie natknąłem. To kiepskie miejsce do walki, ale spróbujemy się wyciągnąć. O! Bardziej otwarty teren. Gdzie ludzie leniwi zawsze starają się tak kombinować, żeby co by zrobić, żeby nic nie zrobić, żeby coś zarobić. To jest sposób przewodni. I prawda jest taka, że pracusie oczywiście jak trzeba było nosić 500 wiader, to po prostu nosili 500 wiader, a ludzie leniwi kombinowali, kurde, na pewno jest jakiś sposób, żeby przewieźć więcej na raz i nie robić tego 500 razy, tylko danej czynności, tylko zrobić ją raz albo 20 razy, zoptymalizować i zrobić to szybciej i mieć pół dnia wolnego. Takie myślenie prowadzi do innowacji. Zawsze prowadziło zresztą. I zresztą jest to jeden z przykładów na studiach zarządzania, które jest na gminy, gdzie właśnie nie pamiętam już, kto to był dokładnie. Ktoś z was, kto studiował albo też czytał tego typu rzeczy, sobie przypomni. Mianowicie ktoś kiedyś zauważył, że robotnicy, bo kiedyś, nie wiem czy wiecie, szpadel, takie proste narzędzie, którym straszy się jak numer uczniów, że do niczego innego się nie będą dawali, tylko do kopania rowów, co jest też bzdurą kompletną. Kiedyś był prosty. W sensie nie miał tego takiego charakterystycznego zagłębienia, podobnie jak łyżki zresztą. Ktoś kiedyś zaobserwował, że robotnicy, gdy pracują takimi szpadlami, są znacznie mniej wydajni i wymyślił właśnie to, żeby taki szpadel zagiąć. Co zwiększyło wydajność pracy o jakieś 50-60% generalnie. No i też o tym, że praca była wykonywana szybciej, to znaczy, że robotnicy pracowali na krótszych angażach, czyli trzeba było im płacić mniej za wykonanie tej samej pracy. Wszyscy zadowoleni, nie? Poza robotnikami oczywiście. Ale oni też w sumie mogli szybciej podjąć kolejną pracę, tak? Więc założenie, że stawki były zawsze utrzymane takie same, im było wszystko jedno, czy wykonują 4 prace w miesiącu, czy jedną. Ile pieniądze się zgadzały, a dla pracodawcy płacenie mniej miało sens. Dobra. Jezu, dlaczego przez to... Enter the vault, dobra. No, więc generalnie innowacje zawdzięczamy, ten świat zawdzięcza ludziom leniwym przede wszystkim i inteligentnym. Bo inteligencja jest skorelowana z lenistwem. Nie mówię tutaj o braku systematyczności, bo takie lenistwo, że po prostu, żeby nic nie robić, to jest destruktywne, ale lenistwo, które ktoś jest systematyczny, tak? Czy systematycznie stara się optymalizować swoją pracę i swoje zadania tak, by szło mu jak najlepiej, coś taki daleko zajdzie. Bo prawda jest taka, że zresztą to widać na przykład w przypadku osób, które mają bardzo wysokie stanowiska w firmach. Znaczy, chyba powinienem najpierw z nią pogadać, tak mi się wydaje. Ostatnio teraz też chyba nie ten błąd. Spróbuję teraz otworzyć piwo i nie zalać wszystkiego. Nie wiem, czy mam wrażenie, że ktoś sabotuje moje piwa w sklepie i wytrząsa strasznie. W każdym razie... Tak, muszę z nią pogadać najpierw. W każdym razie... lenistwo nie jest złą cechą charakteru, pod warunkiem, że umie się zaprząc do inteligentnej pracy. No i właśnie o tym mówię, że ludzie na bardzo wysokich stanowiskach... No i co? Gdzie jest ona? Myślę, że ma teraz dymać... To kto ma... Jezu, muszę dymać na samą górę. Bzdura. Na bardzo wysokie stanowiska w firmach, gdzie godzina ich pracy jest warta chore pieniądze. No i co, gdzie mam z nią pogadać? No, chyba trzeba było tam zostać, dobra. Ja tam się, chyba że ona jest na górze gdzieś, nie, dobra. Tego typu ludzie, oni wiedzą, że najważniejszy jest czas i starają się zawsze swoją pracę wykonywać tak, żeby tego czasu w ogóle nie marnować, tak? Czyli są, optymalizują. Co między innymi też oznacza, że oddelegowują bardzo dużą ilość pracy swoim
podwładnym, tak? No bo do tego są podwładni dla dyrektora czy CEO, by wykonywali pracę, którą on nie powinien wykonywać, ponieważ jego godzina pracy jest warta tyle pieniędzy i za tyle trzeba za nią zapłacić, że powinien się zajmować tylko zadaniami, które, że tak powiem, są jego godne, mówiąc wprost. Mimo, że może brzmieć to z poziomu zwykłego pracownika bardzo, że tak powiem, jako ignorancja i tak dalej, bo powinno się cenić oczywiście pracę każdego. Natomiast prawda jest taka, że ktoś, kto zarabia, nie wiem, 2 albo 3 miliony złotych rocznie w ramach swojej pensji, to łatwo policzyć, ile jest więcej, jeżeli zakładam, że pracuje 40 godzin tygodniowo, czyli 200 godzin w miesiącu mniej więcej, to łatwo jest policzyć, ile jest warta godzina jego pracy. On na pewno nie powinien poświęcać czasu na zadania, które nie są tego po prostu, tego czasu warte, tak? Więc wprost. Poświęconego przez niego czasu. On nie powinien serwować kawy, czy decydować o sprawach, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś tam regionu, kraju, w którym firma prowadzi jakieś działania, bo od tego ma dyrektora regionalnego, który mu tylko mówi, stary, nie wiem, mają wyniki sprzedaży na koniec tego roku osiągnąć tyle i tyle. I już. I mnie interesuje, jak to zrobić, od tego jesteś zatrudniony, to są twoje kompetencje, żeby po prostu to się stało i już. I twoim zadaniem jest to zrobić. Przede mną masz tylko złożyć raport, czy się udało, czy nie. Jak się udało, dostaniesz premię i bonus. Jak się nie udało, wylatujesz. Znajdziemy kogoś, to jest efektywne. I na tym to polega. Stąd jest właśnie taka korporacyjna hierarchia w firmach, tak? Właśnie dlatego, że... Każdy ma swoje zadanie. I ma się tego zadania trzymać, mówiąc prosto. No dobra, ale mniejsza z tym. Z tego można się uleczyć, jak ktoś ma ochotę. Mam przyładową. Co zajebiście tutaj dropi. To jest kolejny glyf, który chciałem uniknąć. A można w ogóle tego gargulca to naprowadzić. Weź to. O, i jeszcze można mu zrefundować zamrażarkę. W sumie, no nekro powinna, że te gargulce tłuką. No, akurat zdobył przeciwnika nekromantę. W sensie łatwo się go rozkłada. Pakowałem się w glyf. Mamy często. O, i teraz wam pokażę mojego nowego, najlepszego przyjaciela. Gdzie to jest? Tu. Set active. On nawet gada. Store. Proszę bardzo. I wszystkie śmieci. Average Glyph of Magicka. Magicka to zostaje. Szok wypada. Broń. Wypada. Na razie nie przeglądam zielonych i tych dropów, więc pozbywam się tego wszystkiego, co jest na szybko. Voila. I już. I proszę bardzo. Kosztuje to prawda 5000 tych... koron, tak? Ale mając wykupiony ESO Plus, generalnie i tak się ich tam ileś dostaje miesięcznie. To jest raz. Thank you.
poza tym można właśnie sobie kupić taki fajny pakiet z mountem, który daje dodatkowo 3000 koron. Dostajemy manta. Co? No i co? Jeszcze raz będę gadać? Rajin's mantle. Why should Queen Irene be... No. Okay, two. No tak, bo to są szaty, które mamy zdobyć, w których królowa ma odbyć rytuał. No są to jakieś specjalne, dopaszczone i tak dalej. Idziesz, nie idziesz? O, ona jest na jakimś obojwencie teraz. Nie wiem, czy to się stało, że musiałem z nią dwa razy walczyć, ale miesza z tym. Mam stąd wyjść. Brazier. No. Okay. Lady Nerume, you denied my love, and now I deny your journey home. If you beg my forgiveness, convince me, I'll return the Walking City from where I stole it. What? Could that filth spirit away? He took the what else? Czy to chyba jeszcze nie koniec przygód? W tym temacie. To jest właśnie taki głupi zwrot akcji w questach. Znaczy robimy cały quest, wszystko zdobywamy, potem się okazuje, że jakiś NPC się pojawia od czapy. Zabiera co zdobyliśmy i dostajemy quest w zupełnie nowym miejscu, gdzie w zasadzie trzeba robić wszystko od nowa, tylko w innej scenarii. To jest takie kretyńskie. No ale mniejsza z tym, no. Widać, że jest takie na siłę wydłużanie questu, nie wiadomo po co. Ale niestety w ESO jest parę takich elementów fabularnych, które są ewidentnie rozciągane w czasie ponad miarę. I przede wszystkim... Tak, to jest coś na górze tutaj do pogadania. No, wracając do WoWa, myślę, że... Nie byłoby wcale takim złym pomysłem sobie do niego powrócić, zwłaszcza Shadowlands'y i to sama premiera są dosyć dobrym momentem. Może nie zaraz po premierze, bo tam pewnie będzie masa jakichś problemów. Masa będzie na pewno jakichś tam problemów związanych z serwerami i tak dalej, bo zawsze są. Dobra, idziemy zagadać z nią tu. Jak wyglądamy? No, prawie cały progres zrobiony. Więc, ale może tydzień, dwa po pierwszym patchu. Ale też tam pewnie to znaczy też pierwsze nerfy, ale w sumie ja i tak będę levelował od zera, więc mnie to grzeje. Będę chciał sobie zrobić taką podróż sentymentalną przez Azeroth. Przynajmniej częściowo, bo wiadomo, że przy tym jak przyspieszone jest levelowanie teraz, to będę przez te strefy na pierwsze 60 level, to się pewnie robi w 2-3 wieczory. Z błysk. No mniejsza z tym, w każdym razie... No fajnie będzie, myślę, wrócić jeszcze tak. Na pewno to nie jest na zasadzie, że zapłaci abonament na parę miesięcy, to nie jest wielki problem, żeby tam na retailu pograć. Nie są to duże pieniądze. Szybko też podejrzewam... Oj, dobra. Szybko też podejrzewam, że będzie można sobie w grze zarobić na kolejny miesiąc za darmo. Może właśnie zrobić poradnik z tego, jak to zrobić, żeby
nie grać, znaczy żeby nie płacić, żeby grać i nie płacić. Podejrzewam, że ekonomia WoWa jest cały czas taka sama, tylko po prostu są nowe przedmioty i trzeba się nauczyć nowych rzeczy. Dobra, to mamy zrobione. Teraz tak, niby tu się pojawiło coś w drzewie, ale najpierw ja bym chciał zrobić to. Search for survivors. Jaki jest czas nagrania? 30 minut. No i cóż, plan był bardzo ambitny, a się okazało, że ten quest dosyć mocno rozbił całą historię. No ale tak czy siak się brykniemy, dobra, brykniemy się tutaj, żeby mieć waypoint, żeby już po prostu tutaj znowu nie biegać. Mam waypoint stąd, ale to jest kawał drogi, to są jeszcze trolle po drodze. Więc pójdziemy jeszcze złapać ten waypoint, książkę, wrócimy się do miasta po ten quest. I potem w następnym odcinku zrobimy ten, czyli wygląda to, że to nie będzie 4, jak planowałem ambitnie ostatnio, ale to będzie 5 odcinków do końca strefy. Plus podejrzewam fabularny, to można tiszeć. No nie, zobaczymy. Poprzednim razem byłem bardzo wylewny, jeżeli chodzi o... I dużo gadałem o tym, ile jest odcinków i za każdym razem, odcinków moim zdaniem zostało, żeby skończyć strefę. Praktycznie oszacowałem chyba dopiero za czwartym razem poprawnie ilość. To znaczy, że mam tendencję do błędnej kalkulacji w tej kwestii. Tu będzie trzeba w ogóle strefę, będzie trzeba wszystko wyrżnąć do nogi. Fajnie, lubię takie strefy. Od tego sobie zaczniemy następny odcinek. Natomiast tutaj tu jest jaskinia i tu będzie trzeba iść. Dobra. Wszystko jasne. Powinien był się trzymać traktu. Mam jeszcze z tym. Uciec. Może mnie nie dorwą. Tu jest kaster, on mnie na pewno zetnie z nóg. Albo i nie. Spoko. Mogło być gorzej. Dobra. Czyli to jest następna strefa. To jeszcze idziemy tylko do miasta. Przeciągnę odrobinę ten materiał. Po prostu, żeby domknąć chociaż część. No tak właśnie widzicie, to był... tamten quest się okazał dużo dłuższy. Znaczy quest, który zakładałem, że mi zabierze cały odcinek. Tak to właśnie wygląda. Widzę, że chyba ktoś jeszcze nie odpuścił pościgu. Tak, ewidentnie. Oczywiście waypoint jest na górze, czy trzeba jeszcze znaleźć drogę, żeby się tam spiąć. A, ale po drodze mamy, widzę, jeszcze jakiś scroll. Czy lorebook raczej. Fajnie, czyli jeszcze jedną książkę przy okazji złapiemy. Sobie do kolekcji. Bingo. Tu jest przy okazji kolejny, to jest ostatnia questka, którą będziemy robili przed domknięciem głównego questu. Wygląda z daleka dosyć enigmatycznie, ciekawie, myślę, że będzie fajnie. Dobra, waypoint. Brykamy się do drzewa. Tu jest jeszcze wątek tak zwanej Black Sap Rebellion, czyli rebelii czarnej żywicy. Natomiast no to jest kolejny wątek, też tam pojawia buntowników. Z nim też robiłem sporo questów związanych w tej strefie. To są jakby bardziej historia tej strefy niż historia głównej osi fabularnej dla tej frakcji. I jest ona chyba w sumie dosyć ciekawa, natomiast wydaje mi się, że nawet może się dobrze stało, że ją pominąłem. Czyli raczej nie tyle pominąłem, co problemy techniczne zdecydowały o tym za mnie i po prostu nie mam z tego nagrań. Mianowicie dlatego, że wydaje mi się, że warto po prostu tutaj zajrzeć, żeby tą sekcję związaną właśnie z tą rebelią czarnej żywicy zrobić samodzielnie, bo jest moim zdaniem całkiem fajna. Czyżby to oznaczało już samą koronację? The Orrery of the Elden Root, pokaż to. Ostatni quest. To wiecie co? Dopniemy go. Od razu, trudno. Przedłużam ten odcinek. Dlatego serdecznie przepraszam z góry, ale zróbmy to. To wygląda na to, że teraz już będzie sam etap koronacji. Tak mi się wydaje. To Enter the Quarry, to jest to. To zaliczymy sobie od razu koronację. I będziemy mieli już tylko w... Czyli może w 3 odcinki. Dobra, nie będę... Koniec, nie będę robił spekulacji w tym kierunku, bo to jest bez sensu. Ale wygląda na to, że zostaną wtedy tylko dwa quest huby do końca i... No trzy. I koniec.
Męczarni. Dobrze, gdzie mam teraz iść? Tu, dobra. Co w sumie jest spoko, mówiąc wprost, bo... Powiem tak, Mant jest super fajny, mi się bardzo podoba, ale dupsko ma fatalne. I animacja zrobiona tutaj, ktoś schrzanił z... weightami na tych, na siatkach. Przy rigu, przy nodach. Coś to jest dziwnego. Dupko jelenia tak nie pracuje podczas biegu. Ma więcej gracji, a tutaj tak jakby te nogi tak wyrzucało do tyłu sztywne. Tak jak są takie, nie, taki gatunek owcy, które jak się przestraszą, to tak usztywnie się przewracają. Trochę tak wygląda pierwsza część animacji. Potem już jest ok. A się przyjrzyjcie, teraz to nie będziecie mieli okazji, bo mnie zrzuci z manta. A szczerze mówiąc, jak na manta, za którego trzeba zapłacić 90 zł de facto, są główną atrakcją pakietu z trzema... Znaczy, w zasadzie płacimy za korony manta, dostajemy gratis za, po tym, jak zdecydujemy się na wykupienie tego pakietu. Ale mimo wszystko... Muszę ciut lepiej przygotować. Nie wiem, czy kojarzycie ten dungeon, bo on się pojawia wiele razy przy okazji różnych... No, w różnych lokacji, w różnych frakcjach. No wiadomo, projektować wszystko od zera do każdej frakcji to zwariactwo. Dobra. Mamy przetestować to ustrojstwo, bo upewnić się, że królowa nie zginie podczas rytuału. Jest i królowa. Zachowamy się jak... trochę po nerdowsku. No to skąd nasza królowa, tak? Wypada się zachować. Siema, Wiktor. Mają rozmach, cytując Siarę, bez przeklinania. And now the alien death trap will tell us if we have an emperor in our midst. Truly a momentous day. No tak, bo on ma być imperatorem dla całego dominium. Iren, there's always time to protect you from yourself. Oczywiście mamy zdradę, no bo przecież... Pamiętacie tego dupka z pierwszych misji tutaj? No. Dobra, nie zestrój się. No tak, książę postanowił, że się troszeczkę połasi na władzę. Spotkała go, że tak powiem, za to zasłużona kara. Ok, będzie miał chyba swój dialog. Cóż, czas na królową. Jeżeli ją też przemieni, to znaczy, że się nie daje na imperatora. No oczywiście, ponieważ to jest heroiczne fantazy. Królowa dokonała odpowiedniej przemiany. Ona jest w ogóle zajebistą postacią. Gdybyśmy mieli czas na czytanie dialogów, to by się to też wiedzieli. Ale nie mam. My brother gave his life to protect us. He died a hero. Teraz przodu, ja jestem ważniejszy. I co?
I will soon go to Marburg. Viceroy of Peladil, I want to kill the head of my brother's body. No i ona nas wysłała na następnej strefie. Yes. Yes, your majesty. A to jest zdrajca. Spare no expense for his funeral. All in the Dominion are welcome. Pamiętacie go? Mój kot mógłby teraz się na niego zbobczyć. Się mój zwierzak. Nieważne. No dobra, to są jakieś tam jeszcze wydarzenia. Ja mam znaleźć kapitana jakiegoś tam. Czy tu mają pogodę przeżywkę? No tak, no. Wiodą relatywnie nudne życie na dworze. Że takie wydarzenie to jest wielka atrakcja. Trochę mało HP. Powinien mieć utrzymywać wartość około 19 tysięcy. Magiki mam spoko, staminy mam wszystko jedno tak naprawdę. Stamina jest tyle, że mógł dwa razy zablokować i zregenerować, wystarczy. To zbije tam Magikę w końcu. Prawda, zawsze są potki. No dobra, to w takim momencie przeciągnąłem dokładnie 11 minut odcinek, 12. Mamy zrobione wszystko, co mieliśmy zrobić, jeżeli chodzi o quest fabularne. Zostanął jeden waypoint do pozyskania, który podejrzewam znajduje się tutaj dokładnie. Jeden delf, który znajduje się chyba tutaj. Tak jest. Jeden delf. A ile skyshardów? 3 skyshardy, nie, czyli delf jeszcze gdzieś tu jest jeszcze delf, który pominąłem. Będzie go trzeba zrobić. Postawiam, że gdzieś tu. Ta, tu jest delf i to jest quest, dobra. I do tego mamy 2 skyshardy, jeden tu i jeden w dungeonie publicznym, który zrobimy sobie na sam koniec, jako wisienka na torcie, już po zrobieniu wszystkiego w strefie. Myślę, że poświęcę na to cały odcinek, bo to trochę potrwa. O, są bossowie po 200 tysięcy HP, myślę, trzeba trochę z nimi poszarpać. No i cóż, na dziś wam bardzo serdecznie podziękuję. Miło mi, że wytrzymaliście ze mną tych 10 minut dłużej niż planowałem. W następnym odcinku robimy te 2 quest huby. Przemieszczamy się w tą strefę. Zobaczymy, ile się uda zrobić. Tak jak mówię, questy decydują tak naprawdę nie moje plany o tym, ile czasu co zajmie. Zwłaszcza, że rozgrywka jest dynamiczna. Ciężko jest przewidzieć, ile co czasu potrwa. No i cóż. I to będzie wszystko w takim razie w tym odcinku. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!